Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie w gościnnych, jak zwykle, progach biblioteki. Dziękuję Ani, że nas zaprosiła i pozwoliła to spotkanie tu zorganizować. Pani Monika Schneiderman, wydawca, antropolog, autorka książki Fałszerze Pieprzu. Książki, która jest z gatunku pomiędzy, bo tak, nie jest to praca historyczna, ale opowiada o historii rodzinnej. Nie jest to powieść, ale posługuje się elementami literackimi, nawet może po części fikcjonalnymi. Jest opowieścią, ale jest to książka przejmująca, wzruszająca, a także irytująca chwilami, ponieważ powtarza pytania, trudne pytania zadawane od wielu lat, na które ciągle nie mamy zadowalających odpowiedzi. I tyle może tytułem wstępu. Chciałbym, żebyśmy zaczęli od tego, żeby pani opowiedziała, co było impulsem do tego odzyskiwania pamięci rodzinnej, bo mam wrażenie, że ta książka powstała z milczenia i z fotografii. Dobry wieczór Państwu. Tak, ta książka powstała z milczenia. Powstała z milczenia mojego ojca, bo ja jestem córką ocalałego z Holokaustu. Mój ojciec ocalał jako jedyny ze swojej rodziny. I całe życie milczał. Ocalali zazwyczaj albo milczą o tym, albo mówią bez przerwy. I to są takie dwie najbardziej charakterystyczne, typowe postawy. Mój ojciec należał do tych, do tej części ocalałych, która milczy o swoich przeżyciach, o wojnie, o przedwojniu nawet, o dzieciństwie. To są takie bardzo typowe psychiatrzy i psychologowie, mają na to jakieś określenia, procesy wypierania pamięci o tym, co najstraszniejsze w życiu. No i tak sobie milczeliśmy całe życie. Najpierw całe dzieciństwo, później moją młodość, później przyszedł czas taki, że nasze drogi się trochę rozjechały, ja wyjechałam z Warszawy. I wiele razy chciałam mu zadać różne pytania, ale jak to kiedyś stwierdził mój kolega, zarazem nasz autor Mikołaj Grünberg, myśmy się strasznie nawzajem ochraniali. To znaczy ojciec ochraniał mnie przez całe życie, a ja ochraniałam jego, bojąc się pytać, wychodząc z założenia, że skoro on nie chce mówić, to ja nie mam prawa z niego wyciągać tego, co on chce ukryć, czy też po prostu o czym nie chce mówić, o czym chce zapomnieć. I potem przyszedł taki czas, że myśmy się bardzo zbliżyli. No to już był okres, kiedy ja byłam w wieku średnim, mój ojciec zaczął się starzeć. Zrobiliśmy sobie bardzo bliscy. I któregoś dnia, jakieś 10 lat temu albo więcej, do mojego ojca przyszła paczka z Ameryki i w tej paczce były zdjęcia i listy, które jego matka, Amelia, moja babka żydowska, w latach 20. i 30. wysyłała do swojej kuzynki do Stanów i opisywała w nich z detalami swoje życie na linii otwockiej pod Warszawą, w Międzyszynie, w Śródborowie, w Warszawie, bo ona dzieliła swoje życie na Warszawę i właśnie na te pensjonatowe, uzdrowiskowe miejscowości linii otwockiej. Moja babka była osobą piszącą, nawet opublikowała w piśmie tygodniowym Ewa dla kobiet jedno opowiadanie. Jej listy są pełne życia, bardzo dowcipne, opisujące właśnie to życie ze szczegółami. I oprócz tego były te fotografie robione na ogół przez jej brata, który był takim domowym, rodzinnym fotografem amatorem, ale robił bardzo dobre zdjęcia. I opisane przez nią na odwrocie, ona nazywała każdą z tych osób, znaczy po prostu pisała, kto jest kim dla kogo. Dzięki temu ja mogłam zobaczyć życie tej rodziny. Po raz pierwszy w życiu mogliśmy z ojcem zacząć rozmawiać o życiu. On nie odłożył na bok tych zdjęć, nie powiedział, że
że nie chce o tym mówić, że nic takiego nie było, tak jak do tej pory, tylko w jakiś sposób mnie zaprosił do tego, żebyśmy te zdjęcia razem oglądali. I to był ten moment, wydaje mi się, przełomowy, dlatego że do tej pory ja nie pytałam, bo strasznie trudno pytać o śmierć, o nicość, o zagładę, a tu się nagle pojawiło coś, co było fragmentem życia, prawdziwego życia przedwojennego. I mogłam się uczepić detali właśnie, mogłam zobaczyć, nie wiem, jego dziadka, który czyta gazetę, mogłam zapytać, czy pamięta, jakie gazety czytali, albo czy chodzili do synagogi, a kto to był ten pan, a czy często ich odwiedzali kuzyni, a czy Polacy do nich przychodzili w gości. I tak od słowa do słowa z tego się zrobiła rozmowa po prostu, która dała mi strasznie dużo informacji i dotyczących właśnie tej naszej rodziny ze strony mojej babki żydowskiej, łącznie z tym, że mogłam sobie nawet wyobrazić, jacy to byli ludzie, jakie mieli poczucie humoru na przykład z tych podpisów. I to była ta część rodziny żydowskiej, która zachowała się tylko na fotografiach. Gdyby pani mogła o nich trochę więcej powiedzieć, kim byli, czym się zajmowali, jakie były ich relacje z Polakami przed wojną. To była mocno zasymilowana albo zakulturyzowana, to się, często się mówi o akulturacji raczej, rodzina żydowska. Mój ojciec dosyć majętna i sądząc ze zdjęć i z listów, żyjąca dobrze. Może nie jakaś bardzo bogata, ale moi pradziadkowie prowadzili pensjonat w Międzyszynie. Sądząc z ogłoszeń w gazecie, w przeglądzie tygodniowym, które regularnie umieszczali, to był pensjonat z wygodami. Mój dziadek, lekarz neurolog, prowadził tam gabinet w lecie, bo w ciągu roku pracował w Warszawie i prowadził tam gabinet i także sądząc z ogłoszeń, był to gabinet bardzo nowoczesny, były tam różne lampy do naświetlania i takie inne urządzenia, już nie pamiętam w tej chwili jak one się nazywały, ale wyłania się z tego obraz dosyć zasobnej, pogodnej, dobrze żyjącej rodziny, w której, jak mój ojciec wspomina, nie mówiło się jidysz, mówiło się po polsku, pisało się po polsku. Moja babka, co nie było przecież takie częste, studiowała romanistykę, co prawda rzuciła ją na ostatnim roku, ale jednak studiowała. Jej bracia dwaj także studiowali, jeden prawo, drugi był inżynierem, elektronikiem. Więc no, to była taka rodzina, która zerwała z tradycyjnym sposobem życia i zmierzała może nie tyle ku polskości, co ku takiej właśnie formie, no, ku polskiej kulturze na pewno aspirowała w jakiś sposób. Jeśli chodzi o kontakty z Polakami, to trudno mi cokolwiek powiedzieć, ale raczej nie mieli kontaktów z Polakami. To raczej się nie zdarzało. To znaczy, to były Polacy nie przepadali za Żydami, którzy się asymilują i to nie było tak, że to było takie jakieś zrównoważone. Potem wojna i los, który spotkał właściwie niemal wszystkich Żydów polskich, getto, zagłada, a po drugiej stronie obojętność, ale czy ta obojętność wynikała z antysemityzmu, propagandy? Pani dziwi się tej obojętności w książce wielokrotnie. To jest strasznie trudne pytanie, na które ja nie znajduję odpowiedzi, skąd to się bierze. Natomiast no, faktem jest, że niezbitym, że cała moja rodzina zginęła. Moja babka Amelia z synami, czyli z moim ojcem, jego młodszym bratem, na początku wojny uciekła na wschód i wylądowała pod Lwowem w Złoczowie, gdzie ona ruszyła jeszcze dalej do podzłoczowskich wsi, gdzie uczyła języków w szkołach, a mój ojciec z bratem, mieli wtedy mój ojciec 12 lat, jego brat 9, trafili do Bursy ukraińskiej, gdzie byli bardzo nieszczęśliwi. No i później na początku, czy w lipcu, 3 lipca dokładnie 1945 roku, kiedy przyszła fala pogromu we wschodniej Małopolsce, moja babka zginęła na Zamku Złoczowskim w takim pogromie. A była już wtedy rozwiedziona z moim dziadkiem Ignacym, a dziadek wysłał po synów do Złoczowa opiekunkę, żeby przyprowadziła ich do getta.
Mój dziadek był lekarzem w getcie i na początku, z tego co mój ojciec pamięta, jakoś im się dość, jeszcze jak na warunki gettowe całkiem nieźle wiodło. Później oczywiście już było coraz gorzej, a przede wszystkim mój dziadek się załamał i w czasie wielkiej akcji, wyprzedzając o parę dni los, bo no wiadomo jak to wyglądało, on trochę wyprzedził los dosłownie o kilka dni, bo jego, czas na jego ulicę po prostu przyszedł parę dni później. On wziął młodszego syna i poszedł na Umschlagplatz. I o tym ślad się zachował w takiej książce, którą przypadkiem wydaliśmy. Historia, czasami jeszcze miewam sny. Historia pewnej samotności Joanny Wiszniewicz opowiedziana. Jest to rozmowa z także ocalałym z Holokaustu panem, który się nie przedstawia w tej książce. Na imię ma Alex. I on pamięta, że przed właśnie odejściem na Umschlagplatz mój dziadek razem z synem młodszym przyszli do niego zdeponować u niego maszynę do pisania. I on pyta mojego dziadka, panie doktorze, czemu pan idzie? Przecież pan no, ma kontakty i ma pieniądze i może pan próbować się ocalić. I wtedy podobno mój dziadek powiedział, że już nie ma siły i że taką decyzję podjął. Mój ojciec ocalał, ponieważ wtedy jako chłopiec już 15-letni był w obozie pracy w Forcie Wola w Warszawie i był tam przez cały czas wielkiej akcji, przez cały czas, kiedy trwało powstanie w getcie i stamtąd zabrano go w maju 1943 roku na Majdanek, a w lipcu 1943 roku do Auschwitz, gdzie był do listopada 1944 roku. Później został z Auschwitz zabrany do obozów niemieckich, tam przeszedł szlak obozów niemieckich i któregoś z transportów po prostu uciekł i doczekał wyzwolenia przez Rosjan. Wrócił do Warszawy, do Polski i w taki sposób ocalał. A właściwie to ocalał jeszcze później dzięki, bo ocaleć to raz fizycznie, ale później jeszcze trzeba było ocaleć psychicznie i taką możliwość dał mu dom dziecka żydowskiego w Zatrzebiu pod Warszawą. To były instytucje, które jakby no, Centralny Komitet Żydów w Polsce tam wysyłał ocalałe dzieci, nie tylko sieroty zresztą, bardzo często rodzice, którzy ocaleli razem z dziećmi, przez pewien czas po wojnie nie mieli środków i możliwości, żeby je utrzymywać i na jakiś czas te dzieci oddawali także do domów dziecka. Tych domów dziecka było kilkadziesiąt w Polsce. Kiedy pisze pani o tym pogromie w Złoczowie, tam jest przywoływana ze wspomnień nie rodzinnych, tylko innych, przywoływana matka doktora, Polka, kobieta, matka doktora, więc możemy przypuszczać wykształcona o pewnej kulturze, jakimś zapleczu intelektualnym, która jakby na jednym oddechu cieszy się z tego, że oto robi się porządek z Żydami, a jednocześnie martwi kotem, który jest na zewnątrz, pada deszcz i ten kot może dostać kataru. I zadaje pani pytanie, na które chyba nie ma odpowiedzi. Jak można w to uwierzyć? Czy można w to uwierzyć? No nie mam na to odpowiedzi, ale też na wiele innych pytań w tej książce nie mam odpowiedzi. Zadaję je, bo uważam, że trzeba je zadawać cały czas. A może to jest taka natura ludzka, taka naga natura, jak ten roślinny Złoczów, bo pani Monika opisuje Złoczów widziany po latach i tam dominuje roślinność, taka dzika, nieokiełzana, pierwotna, naturalna. Może to jest coś takiego w nas też? Nie wiem, naprawdę nie wiem. Wolałabym myśleć, że nie ma, ale myślę, że jednak chyba jest, tak. Wracając jeszcze do tego fragmentu, pisze też pani o takiej dwoistości, która potem wróci w historii pani polskiej rodziny. Doktorowa cieszy się z tego, że, znaczy matka doktora cieszy się z tego, że mordują Żydów, ale że jednego mordują to nie, bo on był jakoś z nimi zaprzyjaźniony. I to potem wraca w relacjach o ziemianach, którzy są również pani przodkami, takich rodzina bardzo tradycyjna, o endeckich przekonaniach.
o takim łagodnym, tak, jeśli może być łagodny antysemityzm, który był częścią nawet tej kultury, można by pomyśleć, ziemiańskiej. Przynajmniej z tego opisu. Tak, ja, że tak powiem, na długą nóżkę, czyli moja matka, która już nie żyje, była Polką, pochodziła z bardzo tradycyjnej katolickiej, rozległej i dobrze zakorzenionej w Polsce rodziny, o mocnych skłonnościach narodowych. To była rodzina Lachertów. Jeden z moich braci, mojej babci, był architektem dosyć znanym, Bogdan Lachert. Jako jedyny w tej rodzinie reprezentował odmienną opcję polityczną, czyli przed wojną był lewicowy, sprzeciwiał się endecji, za to stracił zresztą pracę na Politechnice, sprzeciwiał się gettu ławkowemu. A w czasie wojny w swojej willi na Katowickiej w Warszawie ukrywał wielu Żydów i naprawdę był niezwykle bohaterski razem ze swoją pierwszą żoną. Ale po wojnie był komunistą i w tym cały dramatyzm historii tej mojej polskiej rodziny, ponieważ jeden z bohaterów mojej książki, czyli drugi brat mojej babki polskiej, był wysoko postawionym działaczem Stronnictwa Narodowego. Był we władzach Lubelskiego Stronnictwa Narodowego, był zastępcą delegata na kraj, na Okręg Lubelski. Po wojnie był w Komitecie Legalizacyjnym Stronnictwa Narodowego i za to między innymi wylądował w więzieniu, gdzie spędził 9 lat, a dostał wyrok dożywocia. I dramat mojej rodziny między innymi polegał na tym, że starszy brat, komunista, nie pomógł mu, poza tym, że pomagał finansowo jego rodzinie, to nie wykorzystał żadnych swoich koneksji politycznych, żeby pomóc młodszemu bratu. Więc myślę, że to takie dosyć charakterystyczne też pęknięcie dla polskiej historii i nie tylko w mojej rodzinie. Te podziały w taki dramatyczny sposób przebiegały. Myślę, że jest to udziałem wielu rodzin w tym kraju. No, specyfiką mojej rodziny i może też nie jestem w tym jakoś strasznie odosobniona, jest właśnie to, że mój ojciec był Żydem, a moja matka była Polką, że pochodzili z tak zupełnie różnych światów, że gdy moja matka spotkała mojego ojca i wciągnęła go do rodziny, to zapewne będąc młodą dziewczyną nie zdawała sobie sprawy, co robi, czyli że do konserwatywnej, tradycyjnej rodziny ziemiańskiej wprowadza chłopaka, sierotę z nieprawdopodobną traumą. W dodatku komunisty, mój ojciec po wojnie szczerze i oddanie wierzył w komunizm, jak wielu, wielu jego kolegów. No i, ale jakoś to się udało zrobić, to znaczy jakoś po raz pierwszy w dziejach mojej rodziny, która jak to w środowisku ziemiańskim do tej pory obracała się wyłącznie w swoim kręgu, udało się to przełamać i coś nowego się w historii wydarzyło, co mi się wydaje niezwykle doniosłe po prostu. Miłość jest silniejsza od uprzedzeń ideologicznych, prawda? Myślę, że moja mama sobie tak, nie miała żadnych uprzedzeń, bardzo mojego ojca kochała, a będąc młodą dziewczyną nie zdawała sobie sprawy z tego, co robi. Nie zdawała sobie sprawy i z ciężaru tego, co robi i co niosła później przez wiele, wiele lat, dlatego że jak wspominam, moje dzieciństwo nie było łatwo. Napięcie wisiało i w powietrzu i myślę, że ona sobie później też z tego zdała sprawę, ale też z doniosłości tego, co robi, sobie na pewno nie zdawała sprawy. Pisze pani też o tym, że to ta polska rodzina, babcia szczególnie, zapewniła pani taki spokojne, szczęśliwe dzieciństwo. Tam jest obraz babcinego pokoju za drzwiami z mleczną szybą. Gdzieś tam jest świat groźny, a tu jest spokój, cisza, pewien dostatek dzięki jej znajomościom przedwojennym, dzięki białym Rosjanom, którzy przysyłają paczki z rzeczami, których wtedy nie było na rynku. Ten spokój z tej rodziny, ale jednocześnie i daleko są chyba trudne pytania, prawda, wtedy.
Tak, ja w przeciwieństwie do większości dzieci ocalałych, które zazwyczaj są dziećmi z obu stron ocalałe, dziećmi ocalałych, miałam bardzo szczęśliwe dzieciństwo i dlatego tak długo dojrzewałam i miałam długie dzieciństwo, bo moja polska rodzina po prostu mi to wszystko dała. Ja w ogóle nie czułam pustki. Dużo czasu minęło, zanim zobaczyłam, że jest jakaś nierównowaga w tej rodzinie, że mój ojciec jest sam. I to wszystko było funkcją właśnie tego, że ta moja polska rodzina była dla mnie niezwykle interesująca, barwna, ciekawa, zapewniająca, naprawdę dająca bezpieczny grunt dziecku. W ogóle nie czułam oczywiście tych napięć jako dziecko, różnych politycznych, które przez nią przechodziły. A to była ciekawa rodzina, ponieważ moja babcia się urodziła w Moskwie, tak jak wszyscy, całe jej rodzeństwo. Mój to była rodzina, która tam kiedyś w XVII wieku przyjechała z zachodu, osiedliła się na Wołyniu, później zubożała w wyniku powstania styczniowego między innymi. Wyjechała do Polski, gdzie mój pradziadek Wacław Lachert zaczął robić jakąś nieprawdopodobną karierę w stylu amerykańskiego filmu i przeszedł błyskawicznie drogę awansu z pozycji młodego chłopaka będącego subiektem do prezesa zarządu wielkiej firmy w Moskwie rosyjskiej. I tam dlatego urodziła się całe wszystkie jego dzieci, w tym moja babcia i rodzeństwo i stąd znajomości z białymi Rosjanami, ponieważ musieli wszyscy uciekać, jak wybuchła rewolucja październikowa. A sądząc, wierząc legendom rodzinnym, byli bardzo bogaci i wszystko to porzucili w Rosji, wylądowali znowu z niczym w Polsce i osiedli na wsi na Lubelszczyźnie, gdzie dzieje się duża część mojej książki. W Lublinie, w Ciechankach, w Rudniku, w Sobianowicach i w leżącej niedaleko i Ciechanek, i Lublina Łęcznej, która była miasteczkiem z kolei żydowskim. Mała Monika Schneidertman za tymi drzwiami z mlecznymi szybami. Wie, że ojciec jest Żydem, ale myślę, że Żydzi to taki dziwny lud zamieszkujący prawdopodobnie Australię. Może dwa zdania, skąd takie skojarzenie? Bo to... Mój ojciec nigdy, w moim domu panował kult prawdy. Niemniej to trochę były takie półprawdy, a jak mówi powiedzenie, półprawda to całe kłamstwo. To znaczy... To było coś takiego, że nikt nigdy przede mną nie ukrywał, że mój ojciec jest Żydem. Tylko że mój ojciec nie pamiętał i sam po wojnie też w żaden sposób nie kultywował swojego żydostwa. Nie pamiętał żadnych, albo też wyparł to tak skutecznie, że przestał pamiętać żadnych obchodów, jakichkolwiek świąt, nie pamiętał żadnych zwyczajów, oczywiście nie mówił jidysz. I po wojnie nie szukał kontaktu z organizacjami żydowskimi. Także ja się wychowałam w kompletnej pustce, wiedząc, że jest Żydem, nie wiedziałam, co to znaczy. A dlaczego myślałam, że to są jacyś Polacy z Australii? Dlatego, że mieliśmy rodzinę, która w 20 latach wyemigrowała do Australii i przyjeżdżała do nas, odkąd można było przyjeżdżać do Polski, odkąd ja pamiętam, od lat 70. Przyjeżdżała do nas i wypełniała dom właśnie jakimiś egzotycznymi dźwiękami, bo mówiła po polsku, ale już z takim akcentem angielskim czy też australijskim. Miała dziwne imiona, przywoziła jakieś dziwne rzeczy, zapraszała nas w dziwne miejsca. I to dla mnie, jak byłam dzieckiem, to dla mnie byli Żydzi. To byli ci Polacy z Australii. I innego pojęcia o kulturze żydowskiej nie miałam nigdy. O co muszę powiedzieć, potem zaczęłam mieć do ojca żal, kiedy na przykład przeczytałam książkę Mikołaja Grünberga Oskarżam Auschwitz, którą wydał u nas zresztą i zobaczyłam, że niektóre dzieci ocalałych miały szansę uczestniczyć chociaż w jakichś szczątkowych formach żydowskiego życia w latach 50. No ja się akurat urodziłam w 59, czyli w sumie tego bym nie doświadczyła, ale jednak były to dzieci osób często jakoś tam zanurzonych w świecie żydowskim, choćby towarzysko, choćby jakoś organizacyjnie. A my żyliśmy na zupełnym takim no, pustkowiu w tym sensie. Tym bardziej, że mój ojciec miał znajomych Żydów. To byli ludzie, którzy pracowali w jego klinice, bo on jest lekarzem. I oni wszyscy w 68 roku wyjechali, a myśmy zostali. Czyli ta pustka znowu się pojawiła w naszym życiu.
No i tak. No. I potem, potem przyszedł czas odkrywania tych trudnych prawd, już pełnych prawd i odkryła pani z przerażeniem, który ma świetny literacki wyraz w tej książce, że pani korzenie sięgają również Radomia. Ja nie będę pytał o te szczegóły, którymi myślę, że jak państwu oddam potem głos, to będą pani, nasi wspaniali goście wykazywać, że Radom jednak pamięta, że to nie jest tak, że zupełnie zapomniał o 1/3 swoich mieszkańców. Ja chciałbym spytać o co innego. Mam wrażenie, że to jest właśnie ta najbardziej literacka część, bo ten Radom jest taką figurą literacką, to jest taki dom zła, dom zły, dom zła, bo jeśli zło nie ma domu, to znaczy, że może być wszechobecne, może być wszędzie, więc znany mechanizm, pani jest antropologiem, więc lepiej znaleźć to miejsce, które jest złe i tu radomscy literaci bardzo pani pomagają, świetne fragmenty o tym strasznym Radomiu, to takie wrażenie można odnieść. Nie. Ale to był szok dla pani, że tu szeroko też korzenie. To znaczy jak zwykle, no pewnie państwo też mają takie doświadczenie, że przez całe życie rodzice coś tam mówią, to się puszcza mimo uszu i dopiero musi przyjść taki moment, kiedy to do człowieka dociera. Więc ja całe życie słyszałam ten Radom, Radom i puszczałam to mimo uszu po prostu. I właściwie, no ponieważ długo bardzo żyłam w mojej polskiej rodzinie, to w moim takim no już dziecięcym jeszcze, a potem już wstyd przyznać młodzieżowym umyśle, wykształciło się jednak jakieś takie poczucie, że ja jestem z tego tak zwanego dworka, czy też dworu, czy też dworka. No takie okropne uczucie, tutaj ziemiańskość i tak dalej. I odkrycie, że ja jestem też z Radomia i że moja radomska rodzina to byli naprawdę tradycyjni Żydzi. I biedni. No, przed wojną już nie tacy biedni. To było bardzo ciekawe i bardzo takie pobudzające wyobraźnię i inspirujące, powiedziałabym, uczucie. A dlaczego mój ojciec wspominał o Radomiu, ale prawda jest taka, że kompletnie nic o tym nie wiedział. Nie wiedział, jak się nazwali jego właśnie dziadkowie. A dlaczego tak się stało? Otóż mój dziadek, Ignacy Schneiderman, lekarz neurolog, uciekł z Radomia na studia, zmienił imię, spolszczył, on się nazywał Izaak, w domu się na niego mówiło Icek, to były takie, ta zmiana imienia była bardzo ważna i bardzo symboliczna i nie utrzymywał w ogóle kontaktu ze swoją radomską rodziną i nigdy nie zabrał tam na przykład mojego ojca, nigdy nie nastąpiło spotkanie z dziadkami. I raz jeden, mój ojciec pamięta to trochę tak jakoś jak przez mgłę, dostał list, że matka umiera i że bardzo go wzywa do siebie i on pojechał, spotkał się z nią i matka ożyła i umarła dużo później. Ale nie było żadnych kontaktów i tutaj muszę bardzo, bardzo podziękować książkom i pana Sebastiana Piątkowskiego i archiwum radomskiemu, które pomogło mi zdobyć materiały dotyczące mojej rodziny, te nieliczne, jakie były, bo to była zwykła rodzina. Pisze o niej w książce, że nie zostawiła po sobie śladów w historii, nie odznaczała się niczym szczególnym. Od po prostu zwykła, prosta rodzina krawców, szewców, rzemieślników. Aczkolwiek dosyć liczna. Przed wojną drugą, jeden z moich stryjów, no dzisiaj moglibyśmy go nazwać być może deweloperem, bo zaczął budować domy na wynajem i na sprzedaż, między innymi na Żeromskiego 9 taki dom stał. Natomiast śladów po sobie materialnych zostawili bardzo niewiele i muszę powiedzieć, że byłam bardzo poruszona, kiedy się dowiedziałam, jak się nazywała moja prababka, mój pradziadek, że urodzili się równe 100 lat przed moim urodzeniem w 1859 roku i postanowiłam, że to będzie taka klamra, w której zamknę moją książkę właśnie 1859, kiedy Feige, Flamenbaum i Izrael Moszek Schneiderman się urodzili w Radomiu i 1959 rok, kiedy ja się urodziłam, wydało mi się jakąś taką to właśnie taką symboliczną dość, takimi symbolicznymi datami, w których można zawrzeć historię.
No nie muszę dodawać, że mój ojciec bardzo się ucieszył, jak mu te wszystkie dokumenty przyniosłam, bo powiedział, że im dłużej, im więcej czasu mijało od wojny, tym bardziej było mu wstyd, że nic nie wie o tej rodzinie i tym bardziej wstydził się zwrócić do archiwów, bo co by oni sobie o tym pomyśleli, że on nie wie, jak się nazywa jego rodzina. Wiem, że z tej rodziny na pewno ocalała jedna, prawdopodobnie, znaczy na pewno no, ocalała z Holokaustu jedna z moich ciotecznych babek, która wyjechała w latach 30. do Argentyny i dwoje braci mojego ojca, którzy wyjechali do Swierdłowska i do Anglii, do Londynu, ale, no, ale śladu po nich nie ma żadnego i prawdopodobnie już się nie znajdzie. Ocalał także jego brat cioteczny, Eliasz Schneiderman. No właśnie, o tym jeszcze zaraz. O którym piszę, którego mój ojciec też nigdy nie poznał, bo o jego istnieniu dowiedział się w latach 80. I nie zdążył się już z nim spotkać. Pisze pani o Radomiu, cytuję z pamięci, więc może niedokładnie, ale to bardzo piękna metafora. Jest wiele miast niewidzialnych, ale Radom jest bardziej niewidzialny niż inne. Metafora piękna, ale co ona znaczy? Proszę pamiętać, że to jest moja osobista historia i pomimo całej warstwy faktograficznej jest to jednak książka literacka. Tak właśnie powiedziałem na tak, samym początku. Tak, to nie jest historia Radomia, to nie jest książka o Radomiu, to jest książka o moim poszukiwaniu pamięci, o moich próbach upamiętnienia, odtworzenia i upamiętnienia tego, co zniknęło jednak bez śladu. I wcale nie jest prawdą, że Radom jest, jak pan powiedział, domem złym. Nie, domem zła, czy też domem, no, dom, tak. Tak, tak ten rozdział da się przeczytać. Nie, zupełnie nie. Radom jest jednym z polskich miast, dosyć typowym, myślę, pod wieloma względami. Natomiast no, o tyle, o ile Polska pod pewnymi aspektami i dla niektórych była domem złym. Gdzieś, tylko w tym zakresie, nic więcej. Gdzieś tu w tle jest też nie tylko właśnie wtedy, kiedy przy pani o Radomiu powraca kwestia pamięci, wypierania z pamięci, zapominania. I to jest chyba też tak, że zapominaliśmy nie tylko o antysemityzmie, nie tylko, chociaż on przetrwał przecież, to widzimy, że przetrwał, zapominaliśmy o tej historii tej jednej trzeciej Radomia, czy jednej trzeciej Polski, która o tych obywatelach, Polakach przecież, których nie ma, ale zapominaliśmy też o wielu innych sprawach. Musieliśmy wyprzeć z pamięci, nie wiem, Kresy, one wróciły dopiero przecież niedawno, ziemie zachodnie, które też są rodzajem naszego grzechu. Można to i tak interpretować, to co Polacy robili na ziemiach zachodnich. Przecież stamtąd też wyganialiśmy Niemców i tak dalej, i tak dalej. Może, nie wiem, to jest nasze przekleństwo, czy w ogóle to jest taki mechanizm szerszy? Jak pani na to patrzy, jak antropolog, wyparcie, niepamięć. Może bez tego nie dałoby się przeżyć i jakoś żyć w miarę normalnie, poskładać tego życia. Wie pan co, jak dzisiaj chodziłam po Radomiu, jak woził nas i pięknie nam ten Radom pokazywał pan Piotr Miękus, tak, to zwróciłam uwagę na niesamowitą ilość kamienic, które się walą i pustych miejsc. Właściwie rzadko w miastach spotyka się tyle pustych miejsc, tak, i wielość tych centrów. Radom jest nieprawdopodobnie rozłożysty i ma wiele centrów, tak jakby się na nic nie mógł zdecydować, tak jakby się tak miotał od jednego do drugiego i tak jakby bał się te przestrzenie wypełnić, tak jakby jednak ta pamięć tam była jakaś zaklęta, a z drugiej strony niewypowiedziana. Tak jakby bał się ruszyć te domy, ani w jedną, ani w drugą, ani to zburzyć, ani to odbudować, ani te przestrzenie zaludnić, ani no po prostu tak jakby utknął gdzieś na jakimś, to jest dla mnie jakaś tutaj ta symboliczna pamięć i zarazem niepamięć, no. To wyparcie, takie miałam. Ja nie znam dobrze Radomia, dlatego moja opowieść jest opowieścią literacką. Ja pokazuję w mojej książce Radom odciśnięty w literaturze. Jehoszui Perlego, prawda? Na przykład, czy Gottfrieda.
Czy Zimowita Szczelka i Marcina Kępy. To jest dla mnie Radom. Mnie interesuje wyobrażenie Radomia. No, nie, interesuje mnie albo i też moje wrażenie. Ja nie jestem historykiem Radomia. Ja mogę opowiedzieć, jakie ja miałam dzisiaj na przykład wrażenie. Także kiedy wcześniej odwiedzałam Radom i szukałam śladów moich, chodziłam po śladach nielicznych mojej rodziny, że to jest dla mnie bardzo dziwne miasto. W tych miejscach, o których mówię, coś takiego dziwnego siedzi. Dla nas też. Dla nas często też. Bo pani podkreśla i słusznie, że to książka literacka, też o tym mówiłem. Padają pytania, literatura zadaje takie pytania, wielkie pytania, na które niekoniecznie musi odpowiadać. Pada pytanie, czy obojętność jest naszą winą, czy mogliśmy zrobić więcej. A ja mam inne pytanie, czy warto zadawać pytanie w kategorii my, w kategorii narodu, bo może to jest właśnie to niebezpieczeństwo, może lepiej pytać, jak ja bym się zachował. Ja nie pytam o naród, ja pytam o rodzinę. Ja używam kategorii my, bo ja należę do mojej polskiej rodziny i myślę o moich dziadkach, o moich ciotkach, o mojej polskiej rodzinie. W tych kategoriach, nie w kategorii narodu. Być może można to też tak odczytywać, ale ja pisząc miałam cały czas na myśli rodzinę Lachertów. Moją polską rodzinę, po prostu. Czuję się jej częścią. Bardzo mam dziwne jednak samopoczucie, bo czuję się częścią żydowską i częściowo częściowo się czuję osobą pochodzenia żydowskiego i bardzo mocno też się czuję osobą pochodzenia polskiego i to jest niezwykle trudne do połączenia, do zrozumienia, do zebrania w jakąś całość. No, w tej sytuacji, w której ja jestem, czyli że z mojej żydowskiej rodziny prawie nikt nie ocalał, a z Polski ocalali wszyscy. No właśnie, jak tak sobie myślałem o tym, nie tylko co jest w tej książce, ale czego nie ma, to pomyślałem, że chętnie bym przeczytał pani autobiografię. Książkę o tym... To jest nienudne. Książka o tym, jak pani sobie z tym radziła, by była, myślę, bardzo interesująca, bo ona się gdzieś tu zaczyna. Jest ta pierwsza scena w kuchni. To ostatnie pytanie, już państwu oddaję głos. Jest ta scena w kuchni, ojciec, matka, babcia... Wszystko dobrze i gdzieś ta elektryczność, krążą, zaczynają się wyładowania. Jest tam mleczna szyba bezpieczna, ale gdzieś był ten moment, kiedy pani wyszła z tego pokoju, kiedy pani zdała sobie z tego sprawę, z pewnej obcości, też z pewnej niezgodności tych dwóch korzeni swojej rodziny. Ja bym o tym chętnie przeczytał. Tego w tej książce tak, jest pośrednio. Bo to wszystko bierze początek jednak w moim dzieciństwie, bo ja się z tym tak zmierzyłam intelektualnie już jako mocno, dużo, wiele lat później, ale jednak te pierwsze obrazy, jakie się we mnie zalęgły, to pochodzą z dzieciństwa. To jest obraz babci, która stoi na ganku swojego dworu i leczy poddanych na przykład. No to są takie obrazki, którymi dziecko przysiąka. To jest moja babcia, która mówi, że ona do lekarza, czarnego lekarza nie pójdzie, bo to obrzydliwe. To są te wyładowania elektryczne, które w mojej rodzinie cały czas gdzieś krążyły. Ja je wyczuwałam jako dziecko, ale właściwie nie wiedziałam, o co chodzi. To są wybuchy gniewu mojego ojca i jego milczenie. Więc no, to wszystko... Gdzieś tam ja to wszystko w sobie skumulowałam i to musiało zaowocować po latach, no refleksją po prostu, te dziecięce odczucia, które były strasznie mocne i które ja niewątpliwie jako dziecko czułam i odbierałam i tak. A ten moment uświadomienia sobie tej sprzeczności, dwoistości, to straszny szok był? Ja do tego jakoś dochodziłam tak stopniowo. To znaczy na początku w ogóle to miała być książka o mojej żydowskiej rodzinie. Ale jak zaczęłam później się nad tym zastanawiać i radzić różnych kolegów, antropologów, to oni powiedzieli, że nie, to będzie bardzo smutna, ale kolejna opowieść o zagładzie żydowskiej rodziny i, że tak powiem, poznawczo to nie będzie nic ciekawego, bo to jest strasznie trudna historia. No ale jakkolwiek by to nie zabrzmiało, taka, no powiedziałabym, no typowa, no po prostu kolejna rodzina, która uległa zagładzie. I dopiero w zderzeniu z polskością, właściwie to jest książka o Polakach, o Polsce. Ja oczywiście bardzo chcę upamiętnić moich przodków, ale równie bardzo chcę napisać o tym, jaka była Polska i jaka jest Polska. I ja się czuję Polką I to jest książka i o tym, i o tym. I gdyby ona była tylko o mojej żydowskiej rodzinie, to myślę, że byłaby po prostu, no, może gorsza. No. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu.